Cześć! Z tej strony Katarzyna Skolimowska, autorka bloga Inspiracje dla Szkoły i podręcznika Wychowanie do Osobistego Rozwoju, a przede wszystkim polonistka z ogromnym dystansem do swojego zawodu i do samej siebie. Dzisiejszy filmik będzie nietypowy, stąd moje dziwne okulary, które mają tak troszeczkę zdystansować nas do zawodu nauczyciela, ponieważ będę miała okazję w przyszłym tygodniu przeprowadzić wywiad z Samantą Dryją-Zabielską, polonistką z pasją ogromną. Polonistką, która z pewnością wpłynie bardzo, bardzo znacząco na zmiany w polskiej edukacji. Z polonistką, która ma wielki dystans do siebie, do zawodu, która potrafi odpowiadać na trudne pytania i taką właśnie możliwość chciałabym Wam dzisiaj dać. To znaczy, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś uczniem, ale przede wszystkim tę możliwość dedykuję uczniom, a przede wszystkim moim dawnym uczniom i obecnym także, możecie zadać pytanie, o którym zawsze marzyliście, aby zapytać nauczyciela. Ja, kiedy jeszcze nauczycielką nie byłam, marzyłam o tym, zastanawiałam się, co nauczyciele robią po godzinach, na przykład. Albo zastanawiałam się, czy poloniści faktycznie czytają wszystkie lektury, które nam każą czytać. Albo na przykład, czy nauczyciele sami sprzątają w swoim domu? Albo co takiego w telewizji oglądają nauczyciele? Czy tylko takie poważne programy publicystyczne? Albo na przykład, czy nauczyciele wierzą we wszystko, o czym mówią i czego uczą? Takie i inne pytania, które przyjdą Wam do głowy, możecie zadawać pod tym filmikiem w komentarzach. Ja obiecuję, że wszystkim się przyjrzę uważnie i zadam je Samancie podczas mojej wizyty w Warszawie w poniedziałek, 26 marca. Opublikujemy z tego filmik. Być może włączymy go do całości, do takiego pełnego wywiadu, który ja już przygotowałam. Być może to będzie odrębny odcinek. Zobaczymy jeszcze, jak nam to wyjdzie, jak to zmontujemy. Natomiast na pewno te pytania padną. Także zachęcamy Was do tego, aby takie właśnie szalone, dziwne pytania się pojawiły. Życzymy Wam wspaniałego dnia i do usłyszenia, zobaczenia, przeczytania.